Panowie, jakie drużyny? Polska. Ola. Oh my god. Dziadek, chodź. O, a, świetnie. Oliwier, uciekaj, uciekaj. Uwaga, uwaga. Coraz bardziej słychać. No powiem, jak jeździłem. No tak. To nasza tajemnica. To jest tak, że tam, gdzie był TVN, mało ludzi zdaje sobie sprawę, że na wiatrniczej pasły się krowy, a babcia miała róże. Więc do tych róż potrzebny był nawóz. Więc my jeździliśmy z dziadkiem na rowerze Jubilat 2. Dziadek prowadził, ja go trzymałem, siedziałem na bagażniku, trzymałem go za brzuch. A pomiędzy dziadkiem a mną jeszcze było wiadro, które po prostu sukcesywnie się napełniało, że tak powiem, nawozem, suplementami dietne dla roślin i my tam graliśmy, dopóki to wiadro nie było pełne. Mieliśmy zestaw saperkę, piłkę, w międzyczasie graliśmy w piłkę. Tak, zgadzaj, mylnie, bo oprócz tego ja byłem hodowcą pomidorów w ogródku przy domu. W życiu nigdy nic z tym nie miałem do czynienia. Tak się złożyło, że kawałek ziemi było, a tam dowiedziałem się, że potrzebny jest nawóz do pomidorów. No jeszcze porzeczki mieliśmy. I dlatego mieliśmy zatrawy niewymrożone i efekty były też tam. Babcia była zachwycona, no. Ale to wymagało ode mnie bardzo sporego poświęcenia, bo zawsze poradowałem z tym wiaderkiem z nawozem, no. Głupia sprawa. Dzisiaj jest taka sytuacja, ja jestem sam praktycznie, że biorę z domu. Ale nie ma dnia, nie ma chwili, żeby tego nawet na późno, w nocy, wieczorem dzwoni, jak nie może, chociaż na chwilę wpadnie. To jest taka łączność, taka naturalna, po prostu bez nic żadnego. Ale to jest piękne jednak, to jest ładne. No Pietrek, musisz produkować, wiesz, bo to wiesz, to dziadkowi dać jeszcze energię. Dobra, co masz? Moment, a to jest świetnie. Chcesz wnuka? Chcesz wnuka? Piotr, spójrz. Dobra. Jedziemy tak, jak jest.